Zajmuję się rekonstrukcją ceramiki wczesnośredniowiecznej, czyli 8-9 wiek do 12-13. Jest to rzemiosło bardzo stare, dosyć stare. Pierwsze naczynia znane są z neolitu, czyli około 10 tysięcy lat temu, wtedy kiedy człowiek zaczął uprawiać rolę. Natomiast wcześniejsze wyroby, to znaczy rzeźby wykonane z gliny i wypalone, znane są z znaleziska około 30 tysięcy lat temu. Są to tak zwane Wenus. Malutkie figurki, okres kultu bogini matki. Ale wróćmy do tego naszego wczesnego średniowiecza. To były naczynia głównie służące do gotowania strawy w palenisku, ewentualnie farbowania tkanin, tak jak tam koleżanki to zaprezentowały. W tym czasie wykorzystywano koło właśnie tego typu, wolnoobrotowe, ręczne, ze stabilizacją rotacji. Koło takie znalezione zostało na Ostrowie Lednickim, więc ta rekonstrukcja tego koła jest w miarę zbliżona do oryginału. Wykonywano te naczynia w ten sposób, czy małe, czy duże, że metodą zlepieniową. Dolepiano listwę do listwy i budowano naczynie, czy mały kubek, czy duży gar do gotowania, 5-10-litrowy, czy naczynia zasobowe, 20-30. Ja może tutaj pokażę, jak to robiono, tak w schemacie. Ja zastanawiałem się właśnie, jak zaczęliśmy się zajmować tą rekonstrukcją, dlaczego ci nasi przodkowie stosowali właśnie taką metodę, a nie powiedzmy koło szybkoobrotowe do toczenia, które były już znane w tym czasie na południu Europy. I okazało się, że ci nasi przodkowie wpadli na pomysł robienia takiej mieszanki ceramicznej, polegającej na mieszaniu tłucznia granitowego z gliną, który to mieszanka ta doskonale się zachowuje w palenisku, trzyma temperaturę, jest wytrzymała na skoki tej temperatury. I w związku z tym ta glina mieszana z tymi kamyczkami, garczarz nie mógłby stosować tego koła szybkoobrotowego, ponieważ po prostu pokaleczyłby się. I też zastanawialiśmy się, dlaczego zaczęli stosować właśnie ten tłuczeń, kiedy nieco wcześniej, w okresie wpływów rzymskich, czy wcześniej jeszcze właśnie w neolicie, przepiękne naczynia sprzed 5000 lat i wcześniej stosowali do wypełniania gliny szamot, czyli zmieloną ceramikę. I okazało się, że po prostu ci nasi przodkowie byli dosyć wygodni, bo taki kamień wyżarzony w palenisku wystarczy puknąć i on się rozsypuje i można go użyć jako wypełnienie gliny. Tutaj ja wyklepuję tą glinę, ponieważ żeby ją odpowietrzyć i nadać jakąś strukturę tej kryształom gliny. I budując naczynie w ten sposób, wykorzystuje się ten ruch obrotowy koła i jakimś narzędziem obtacza się to naczynie. I tak właśnie stosowano to koło gdzieś tam do XIII wieku,
kiedy to zmieniły się obyczaje w kuchni, pojawiły się piece kominowe, to u nas na Pomorzu pierwsze chyba w XIII wieku w Żarnowcu, więc te gary do gotowania w paleniskach już były niepotrzebne, można było toczyć, tu szczególnie w tym muzeum w Elblągu jest dużo naczyń tak zwanych siwaków, typowych naczyń kuchennych. Tu mam kilka takich naczyń z tego naszego okresu, słowiańskich, z różnych stron. Te naczynia bańkowate świetnie nadają się. Aha, te naczynia oczywiście były nieszkliwione. Naczynia te były wypalane albo redukcyjnie, albo tlenowo. Nie były oczywiście szkliwione. Wyjątki stanowią importy, ten znaleziony w Birke, import z Persji. Stosowano taką metodę wypału redukcyjną, czyli ten ostatni moment beztlenowy. I jest to też rodzaj impregnacji, znany już od neolitu, masę takich czarnych naczyń jest. Tu mamy też takie naczynie impregnowane żurkiem. Robi się to w ten sposób, że naczynie już wypalone, rozgrzewa się do koloru czerwonego, wkłada się do żurku i powstaje taka warstwa spiek tych tlenków żelaza i kwasów organicznych, hydrofobowy, który w pewnym sensie zabezpiecza to naczynie przed chłonięciem wilgoci. Kształt naczyń głównie to były takie sowate, powiedzmy już od X wieku, czy duże naczynia różniły się wylewem. Ten jest, co widzę, od nas. Czy coś takiego? Szczególnie na Pomorzu oni się bawili w wyzdabianie listew, szczególnie te słowiańskie właśnie naczynia, one były bogato zdobione, może dlatego właśnie, że nie były szkliwione. Te są dość takie ciekawe, te bańki, to jest bobzin. Też właśnie występują na Pomorzu i Połabiu. Ten jest koło Brzega, a ten jest pod Gdańska. Ten jest taki śmieszny, bo te naczynia robiono w ten sposób, że robiono kulę od początku do końca i później wycinano nożem pokrywkę. I ta pokrywka pasowała do tego garka w jednej pozycji. Jeżeli zmieniło się pozycję, był garnek rozszczelniony i garca zaznaczał sobie po wycięciu tej pokrywki tutaj ślad, jakąś kreskę. Natomiast ten jest dosyć ciekawy. Garncarz narysował tutaj taką lunulę. I no, uroczy garnek. Symbol kobiecości, kobiecy, znany już od neolitu praktycznie do dzisiaj. Zdobnictwo głównie używano do zdobienia głównie grzebyki. To były falki, czy jakieś wzory geometryczne, czy wklejone listwy, które też zdobiono, to właśnie głównie na Pomorzu. I tą metodę, tak jak mówiłem, właśnie stosowano gdzieś do XIII wieku, w XIV zaczęto toczyć. Sporo jest zabytków właśnie z Gdańska, ze Starego Miasta, XI-XII wiek i są wykonywane właśnie tą metodą, z tym, że oczywiście bardziej wyrafinowane, ale kształty zachowują właśnie tak jak z tego koła, wykonywane ręcznie. Później, kiedy zaczęto toczyć, to one już mają bardzo podobny kształt, bańka i koniec. Sporo jest naczyń takich do X wieku dwustoszkowych. Te wylewy właśnie esowate, one są praktyczne, ponieważ w czasie gotowania tej strawy czy farbowania tkanin one utrzymują
ta nachylona ścianka przed wylewem utrzymuje temperaturę wewnątrz garku, garnka. Także jak dziewczyny robią, powiedzmy, wieczorem kaszę, to rano ono jeszcze jest... Ten żywioł słowiański, on był, nie był jednorodny. Występował na dużej przestrzeni, tam gdzieś od Ukrainy, od Morza Czarnego aż do Łaby, na tereny dzisiejsze Niemiec. Także ta ceramika potrafi się różnić. Właśnie tutaj u nas na Pomorzu lubowali się w jakichś listwach wklejanych w naczynia, natomiast te naczynia, mimo że podobne kształty mają, ponieważ to koło wymusza jakiś tam kształt, właściwie nie wymusza, można robić przeróżne rzeczy, są takie bardziej uboższe. Podobnie na Połabiu, na północy obecnych Niemiec też ta ceramika jest bardzo podobna jak na tym naszym Pomorzu. Widocznie te kontakty tutaj były dość takie bliskie poprzez Bałtyk. Sporo było też, znaczy może nie sporo, małych naczyń. Ten jest na przykład z Kujaw i potrafili się bawić w takim małym naczyniu, że zrobić te listwy i wyzdobić je. Czyli albo mieli takie poczucie właśnie estetyczne, albo mieli czas lub moda. Tutaj za Wisłą na wschód, te tereny, gdzie teraz jesteśmy, mieszkali Bałtowie i ta ich ceramika już jest taka bardziej skromna w porównaniu do słowiańskiej. Bardzo skromnie zdobiona. Ciekawsze rzeczy, jeżeli się tutaj znajduje, to są importy słowiańskie. To też świadczy o tej wymianie handlowej dość żywej w tym okresie. Sporo ceramiki tej naszej słowiańskiej jest w Skandynawii. Być może dlatego, że po prostu nie mają tam gliny i opłacało im się importować te rzeczy. Można na podstawie tych zabytków przyjrzeć się, jak rozwijała się gospodarka. W sumie to szczególnie to dobrze widać w państwie Piastów. W tym okresie plemiennym, czy też tutaj u nas, te naczynia są wykonywane zupełnie ręcznie, nie obtaczane, na własne potrzeby. Jeżeli mieszkałem w wiosce, to robiłem jeden, no dwa, trzy naczynia dla siebie. Nie miałem się z kim wymieniać. Natomiast jak to państwo Piastów zaczęło się rozwijać, to widać momentalnie progres. Naczynia są cieńsze, ciekawsze, bardziej wyzdobione i widocznie ten człowiek mógł się zajmować tylko tym i miał z kim się wymieniać na tam dziegie, czy zboże, czy cokolwiek innego. Podobnie to wygląda na Pomorzu, z tym, że na Pomorzu jest chyba szybciej ten progres jakości tej ceramiki, ponieważ te plemiona były dość bogate, rzutkie. One handlowały ze Skandynawami i nie tylko, też z tą częścią Polski na południe. Podobnie ceramika na południu Polski jest też dość ciekawa, wyraźne. Tam są wpływy wielkomorawskie. Jest wyraźna różnica w porównaniu z tą ceramiką z Mazowsza czy z Wielkopolski. Ten jest kubek właśnie spod Warszawy, a ten z Drawska Pomorskiego. A i w tym czasie też pojawiają się już znaki garncarskie u nas na Pomorzu i w Wielkopolsce.